Cześć Wam, witam Was serdecznie. Kolejny tydzień, kolejne Senti Talks. Widzimy się tak co tydzień i rozmawiamy o tym, co mamy ciekawego w Senti One. A w dniu dzisiejszym nie będę przedłużał wstępów. Chcę Wam powiedzieć, że Senti One i ChatGPT zbiły piątkę. Mamy dzisiaj informacje na temat tego, jak będzie wyglądać nasza integracja i co możecie uzyskać dzięki temu, że kawałki ChatGPT spotkają się ze sztuczną inteligencją z Senti One. No i zobaczymy, co z tego jest dla Was. Nie jestem dzisiaj sam, pomoże mi przy tym Martyna Kniter, Product Manager z Senti One. Opowie troszeczkę o zapleczu tego, jak doszliśmy do tego, że możemy dzisiaj korzystać z dobrodziejstw sztucznej inteligencji przy analizie danych z Senti One. I tyle, nie będę przedłużał. Martynę dołączam tutaj i cześć Martyna. Cześć, dzięki za zaproszenie. Cieszę się, że jesteś z nami, cieszę się, że z Twoją wiedzą tak naprawdę będziemy mogli troszeczkę naszym słuchaczom przybliżyć, co mamy nowego w Senti One, a jest to ChatGPT. Okej, wiem, że jedziemy na tym hajpie, który się tam pojawia, natomiast chciałem troszeczkę przybliżyć, może Ty byś opowiedziała, jak to się zaczęło, od czego zaczęliśmy, jeżeli chodzi o ChatGPT połączony z Senti One. No to Daniel, zaczęliśmy od Ciebie. Bo w zasadzie pierwszy sygnał świadczący o tym, że ChatGPT może przydać się w narzędziu naszym Senti One Listen, wyszedł od Ciebie wtedy, kiedy przy okazji tworzenia podsumowania tygodnia wpadłeś na pomysł, żeby z pomocą ChatGPT wygenerować sobie takie podsumowanie wzmianek w kilku zdaniach. I wtedy pomyśleliśmy, hej, ile ludzi, użytkowników może mieć dokładnie ten sam problem? Przecież od zawsze słyszymy, że marketingowcy, analitycy, researcherzy bardzo dużo czasu spędzają na czytaniu treści, na jakościowym analizowaniu wszystkich wypowiedzi w internecie i sprowadzaniu tego do kilku zdań, które później umieszczają w raporcie i wysyłają swojemu klientowi. I co gdybyśmy byli w stanie to w prosty sposób zautomatyzować? Zarzuciliśmy taki temat zespołowi deweloperskiemu i tutaj chciałabym wyróżnić w szczególności Maćka Maroszczyka, który bardzo szybko był w stanie pokazać nam, że ta integracja jest możliwa, że możemy połączyć Senti z czatem GPT. My widząc te rezultaty wstępne stwierdziliśmy, że to ma potencjał i że chcemy po prostu zapytać ludzi o zdanie, tak? Czy ma to sens, czy powinniśmy iść w tą stronę. Więc tak oto tutaj jesteśmy, też z dużą pomocą Wojtka Łuszczyńskiego za bardzo fajne wsparcie marketingowe i zorganizowanie całej procedury zapisów do naszych beta testów. Super, ja Ci powiem, że ja miałem przyjemność rozmawiać z kilkoma osobami, które właśnie z ChatGPT korzystają po to, żeby wrzucać tam duże dane, których nie mają czasu przeczytać, nie wiem, wypracowania, książki czy inne rzeczy, po to właśnie, żeby ChatGPT wyrzucił im coś w punktach, w skrócie, w jednym zdaniu, czyli taką esencję. Jakby idea tego, żeby wdrożyć to właśnie u nas, bo też mamy bardzo duże zbiory danych, to jakby to jest ten kierunek. No to co mówiłem, wielkie brawa dla ludzi, którzy byli zaangażowani i są zaangażowani w to, żeby to było możliwe. Natomiast zdziwiłbym się, bo gdyby nie było takich pytań z rynku. No, jesteśmy firmą Senti One, chwalimy się, że mamy sztuczną inteligencję na pokładzie, ale kurczę, no czemu taka firma jak Senti One, która ma sztuczną inteligencję, nadal jednak korzysta z innej sztucznej inteligencji? Czy jakby odpowiesz troszeczkę, żebyśmy rozjaśnili sytuację? Tak, to znaczy boty tworzone przez Senti One mają inną specyfikę niż ChatGPT i sprawdzają się w innych use case'ach. Nasze boty wykorzystują konwersacyjną sztuczną inteligencję, a ChatGPT to tak zwane generatywne AI. I teraz nasze boty uczą się na konkretnych setach danych dla danej branży i w ramach nich są w stanie osiągnąć wysoką dokładność, są przystosowane do rozumienia języka naturalnego. Natomiast ChatGPT świetnie nadaje się do pracy kreatywnej, na przykład do generowania tekstów. I przez to też, że potrafi być tak kreatywny, idzie za tym jego nieprzewidywalność. I nie mamy pełnej kontroli nad jego odpowiedziami. Potencjalnie może być mniej użyteczny dla biznesów, które potrzebują, aby bot generował bardzo precyzyjne odpowiedzi. I dlatego technologia Senti One świetnie nadaje się
dla takich biznesów jak na przykład bankowość, gdzie na tym bocie możesz polegać. No tak. Generuje odpowiedzi zgodnie z Twoimi oczekiwaniami, może się zintegrować z jakimiś wewnętrznymi systemami i udzielać poufnych i takich dokładnych informacji. Natomiast ChatGPT sprawdza się z tej drugiej strony, gdzie daje ciekawe, kreatywne wypowiedzi i dlatego właśnie u nas w narzędziu może wspierać te procesy analityczne i twórcze i możemy równolegle korzystać i z botów SentiOne, i z czatu GPT, i z obu czerpać korzyści. One są komplementarne. Świetnie, czyli bot botowi nierówny, co lepsze, my jako SentiOne staramy się po prostu wykorzystywać najlepsze narzędzia, które są dostępne na rynku, do konkretnych celów. I tutaj ja przepraszam, że tak spłaszczę, ale jakby tutaj widzę, że i sprinter, i maratończyk, jeden i drugi biegają, no ale wiadomo, że jeden przebiegnie 10, przepraszam, 40 parę kilometrów, drugi przebiegnie kilkaset metrów, też wiadomo, że mają inną specyfikę. Nasze boty też mają inną specyfikę, więc tutaj widać, że nie można ich wprost porównywać, każdy z nich ma świetne zastosowanie w różnych rzeczach. My zdecydowaliśmy się dzisiaj właśnie na ChatGPT, bo jest świetny w podsumowaniu treści i ten fragment wykorzystujemy. Tak? Tak jest. Zerkam w moje notatki, bo chciałbym się ciebie zapytać o jedną taką rzecz. Jeżeli już wdrożymy, bo nie jest to jeszcze powiedziane, że faktycznie będzie to tak finalnie na produkcji, ale jeżeli już to wdrożymy, to czy jesteś w stanie powiedzieć, jak to będzie działać, jakie są nasze założenia, czyli co będzie można zrobić z wykorzystaniem czatu GPT w SentiOne, gdzie są te ograniczenia, czego zrobić nie będzie można? W naszej pierwszej testowej, eksperymentalnej wersji na pewno będzie można zaoszczędzić czas, bo będzie można przeprowadzić tą analizę jakościową wzmianek bez konieczności czytania każdej treści po kolei i na automatyczne wyciąganie wniosków z tych danych. Więc to też jest komplementarne z tym kierunkiem rozwoju narzędzia, jaki obraliśmy, jakim jest dostarczanie insightów i obserwacji. Czego nie można u nas? Nie można samodzielnie skonfigurować tego tak zwanego prompta, czyli podać do czatu GPT jakiegoś zapytania wejściowego. Czy ja sobie z nim nie pogadam, tak? Nie pogadam sobie tak, z nim. Tak, to automatycznie robimy my, a użytkownik SentiOne tylko klika w jeden przycisk. Właśnie tak jak mówisz, nie możesz porozmawiać z tym czatem. My nie kopiujemy kropka w kropkę czatu do naszego narzędzia, tylko robimy integrację, która pozwala na fajne wykorzystanie jego potencjału do naszych zastosowań. Dobrze, to jest dość istotne, czyli jeżeli będziecie testować, jeżeli będziecie używać, to nie spodziewajcie się, że zamiast wchodzić na chat.openai będziecie wchodzić później na SentiOne i tam zobaczycie to samo. My po prostu wykorzystujemy możliwości czatu GPT, żeby przeanalizował nasze dane. To my pytamy się za was, nie? To mniej więcej tak można zrobić. Ja widziałem mockupy, widziałem też działające rozwiązanie, więc wszystko jest ukryte pod jednym guzikiem tak naprawdę, więc to jest akurat bardzo fajne. Nie? Mówiłaś o tym, że jest to etap testów, prawda? Jakby my bardzo dużo rzeczy wdrażamy w SentiOne. Praktycznie ostatnio nawet miałem dyskusję, że nie nadążamy informować wszystkich o tym, jak szybko wdrażamy. Natomiast tutaj bardzo powściągliwie się zachowaliśmy. Jakby, czy możesz powiedzieć, dlaczego zdecydowaliśmy się na program testowy i w ogóle opowiedzieć troszeczkę o tym, jak wygląda ten cały test, jeżeli chodzi o ChatGPT? Dlaczego zdecydowaliśmy się na program testowy? Przede wszystkim dlatego, żeby budować narzędzie razem z użytkownikami, być jak najbliżej ich opinii, sugestii, oczekiwań i żeby na podstawie tego feedbacku, który otrzymamy, podejmować dalsze decyzje dotyczące rozwoju tej integracji czy też produktu. Tak? I my traktujemy to jako eksperyment, i dzięki któremu po prostu dowiemy się, czy taka integracja przynosi faktycznie wartość naszym użytkownikom i czy powinniśmy w to dalej pójść, czy powinniśmy to dalej rozwijać dla naszych klientów, czy chcemy to robić. Dlatego robimy to jako eksperymentalny feature w takich kontrolowanych warunkach i jesteśmy nastawieni na to, żeby zebrać jak najwięcej wskazówek i informacji zwrotnej, które pomogą nam dalej podejmować decyzje.
A jakie jeszcze było drugie pytanie? Znaczy, bo my wewnętrznie już sobie potestowaliśmy. Bardziej chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda test, do którego zapraszamy Was wszystkich, czyli jak to będzie wyglądało. Można się zapisać, zadzwonić, jak to wygląda w praktyce. Tak, więc można na pewno wejść na naszą stronę, na sociale, na przykład na LinkedIna. W jednym z postów, na pewno będzie na górze, znaleźć link do zapisów do takich beta testów. Te zapisy prowadzimy do końca marca, a do połowy kwietnia odezwiemy się do wybranych 10 do 15 szczęśliwców, którzy staną się naszymi beta testerami nowej funkcji. Więc no, na razie zbieramy do końca miesiąca zapisy. Okej, okay, czyli przejdziemy sobie testy. Rozumiem, że jeżeli będą to wybrani szczęśliwcy, to później spotkają się z tobą najprawdopodobniej, a ty zadasz im bardzo dużo ciężkich pytań odnośnie tego, czy dana funkcja jest ciekawa, interesująca, przydatna w ich pracy. Więc do tego się deklarujecie też testując. To jest też i fajny, i obowiązek, nie? To jest jedna rzecz. Czy później, jeżeli wyjdzie się, że jest OK, czy naszym planem jest udostępnić to dla wszystkich klientów, udostępnić dla wybranych klientów? Jakby trochę z tego planu dalszego byś powiedziała jeszcze tylko. To ja bym powiedziała, że po to właśnie są testy i OK. po to nazywamy to też eksperymentem, żeby na bazie wyników tego podjąć decyzję, czy rolloutujemy tą funkcję do większej liczby użytkowników, czy coś poprawiamy, czy może rozwijamy się w zupełnie innym kierunku. Okej. Więc tego wszystkiego się dowiemy. Super. Martyna, słuchaj, ja podsumuję króciutko, żeby tak było, bo ja zawsze obiecuję, że gdzieś się tam jeszcze w 15 minutach, jeszcze żeby przed 12 ktoś zdążył na obiad skoczyć. Więc tak, po pierwsze, mamy gotową, praktycznie działającą integrację z czatem GPT. Chat GPT, nie można z nim gadać, ale po naciśnięciu guzika robi piękne podsumowania z treści, które mamy w wzmiankach z SentiOne. Zbieramy testerów, którzy przetestują na żywo te funkcje, a później powiedzą nam, jak bardzo im się podobała, bądź jakie mają uwagi do tego. A na sam koniec, jak już podejmiemy decyzję, to wdrożymy to pewnie dla szerokiego grona wszystkich naszych klientów, jeżeli faktycznie taka będzie decyzja. Popraw mnie, jeżeli gdzieś skłamałem. Wszystko się zgadza. Super. No to słuchajcie, no to nic wam nie pozostaje, tylko ja może w komentarzu zaraz pod tym dorzucę jeszcze link do formularza, żeby się można było zapisać do testów, jeżeli chcecie. Jeżeli nie, to i tak znajdziecie na naszym profilu jako SentiOne, na moim profilu i na profilach pewnie wszystkich pracowników, bo jesteśmy bardzo podekscytowani, że to mamy. I tyle. No i zapraszamy was do testu. Zapraszam też was za tydzień, bo pewnie będziemy też rozmawiać czy w tym, czy w innym temacie. Bardzo, Martyna, dziękuję ci za obecność, bo bardzo fajny insight rzuciłaś od strony tego, jak to wygląda od zaplecza. Z mojej strony to jest tyle. Nie wiem, czy chcesz coś jeszcze dodać, czy lecimy dalej. Ja dziękuję Ci bardzo za rozmowę i lecę dalej czuwać Super. nad zapisem. Nie zatrzymuję, bo tam wiem, że robota wre. Dzięki wielkie. Słuchajcie, trzymajcie się, do zobaczenia za tydzień. Pa, pa.